witamy serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy z Bartulem. Moi drodzy, jedna rzecz. Ja tego nie zauważyłem, to w sumie moja nieuwaga. Mamy drugi smoczy pierścień. On de facto zwiększa nam tutaj punkty życia, energię i maksymalny udźwig. Także to na przykład usuniemy sobie. Mamy 1632 punkty życia, 127 energii i udźwig na poziomie 90. Po założeniu tego pierścienia mamy 1713, 139 energii i 99 udźwigu, więc możemy teraz nosić pełny zestaw Havla. Pójdziemy do kowala, ulepszymy sobie zbroję. Rękawice sobie ulepszymy raz i zbroję. Mamy 4 tytanity, to sobie raz ulepszymy, bo myślę, że warto. Chociaż powiem wam, że tak średnio. Ale to kosztuje tylko jeden migoczący tytanit. Więc. I zbroję ulepszymy. Myślę, że ona będzie już z nami. Weźmy to, ulepszymy też. Także tak to wygląda. Jeszcze myślę, żeby katanę wzmocnić. Tutaj sobie oczywiście możemy zmieniać. Także mamy takie te parametry. Tutaj oczywiście miałem wcześniej pancerz z ochrony. Ale powiem wam, że chyba nie będziemy go używać. Chyba lepszy jest pierścień Floyda, który zwiększa nam odzyskiwanie energii 25%, chociaż z drugiej strony... A, tu jest ten stalowy, przepraszam. 990, 1228, 1110... Wolałbym coś, co by nam zwiększyło tutaj odporności na magię, ogień, pioruny i tak dalej, ale nie mamy na razie takiego pierścienia, ale jest taki w grze. Zdobyłem sobie też srebrny sygnet chciwego węża, plus jeden wystarczyło pogadać z wiedźmą. Ona nam go podarowała. Mamy dwa pierścienie ostrza plus jeden. Jeden możemy sprzedać. Generalnie chciałem jeszcze zaatakować Rydwan Kata na New Game Plus. Wystarczy tutaj zrobić coś takiego jak użyć żar ascezy. Wzmacniamy ognisko i wtedy jest New Game Plus. Możemy atakować przeciwników. Niektórzy mają po prostu przedmioty, które warto czasami tutaj zebrać. Okej, a w dzisiejszym... co jeszcze katany myślę wzmocnić. Katanę myślę wzmocnić. Chociaż powiem wam, waham się trochę nad tym. Gdzie to było? Tutaj, warsztat Magdafa. Zaraz ruszamy z kolejnym poziomem. Zaklnij broń. Zastanawiam się, jak tutaj, czym to zaklnąć. Pospolitość. Czystość 264. Wówczas już nie będziemy chyba otrzymywać obrażeń. Znaczy nie będzie się nam zwiększała tutaj obrażenia od siły i zręczności, więc średnio w sumie to tak. 140 krwotok, 160, 140, 160. No 160 razy 2 to jest 222. Dlatego kurczę, powiem wam, że nie wiem. Może sobie to darujemy na razie. To bym sobie... A, posiadane 5. Dobra. Myślałem, że coś tutaj zrobimy, ale jednak nie. Dobra, ruszamy z kolejną wokacją. Kapliczka Amany. O kurde, patrzcie ile mamy tutaj dostępnych ognisk. Aż 4. Tutaj będziemy walczyć chyba z
przeciwnikami, którzy atakują magią. Tak, spróbuj skok. Przystąpiłem w ogóle do przymierza wiedźminowego. Dostałem tam jakiś chyba przedmiot, już nie pamiętam. O cholera. Kamera czasami denerwuje. Mimik. Tutaj też będziemy walczyć z żabą, ropuchą. Także warto sobie... Jest jeszcze lepszy, lepsza odmiana tego pierścienia i zdaje się, że gdzieś niebawem nam ten pierścień wypadnie, tylko już nie pamiętam gdzie, chyba w dalszym etapie gry. Będzie drugi, trzeci smoczy pierścień, on tam zwiększa jeszcze nam bardziej te parametry. Role robimy takie, z pełnym pancerzem hala, więc tragedii nie ma. Kurwa, bym spadł. To tak się zatukło. Słyszycie ten śpiew? Czekajcie, bo ja tutaj nie widzę. Tu można chodzić? Można. Trzeba uważać, żeby kurwa tutaj nie spaść. Shit. Jaki potwór. Mroczący kamień. Gdzie to najlepiej by było, gdybyśmy chodzili z pochodnią. Kurde. Kukła człowiek, ale fajnie. Wiecie co, wrócę się po ognisko, rozpalimy tu pochodnie, bo naprawdę nic nie widać, a nie chcę spaść. Wiem, że mamy tutaj jeszcze przedmiot, który rozpala pochodnie, ale zachowam go. Na później. Aha, i też właśnie założymy srebrny sygnet chciwego męża plus 1. On daje nam 20% więcej dusz z pokonanych przeciwników, czyli o 10% więcej niż zwykły. Jest jeszcze plus 2, on daje nam 30% więcej dusz. Jak walczymy z bossem, który daje 100 tysięcy, to mamy 30 tysięcy gratis. Dobra, teraz trochę lepiej widać, nie? A i tędy to ja nie przejdę. Będzie tam już się kończy. A ten rycerz w stanie? O, migoczący tytanit. Będziemy mogli ulepszyć hafla znowu. Znaczy, jeszcze nie, bo potrzebuję chyba dwie sztuki. No, z pochodem tu jest lepiej. Się czekacie, bo tu mamy... Oj, pochodnia mi zgasła. No i dupa trochę. Kukła człowieka, dwie sztuki. A, widać to, że się kończy.
Bijemy wszystkich. 13 tysięcy, żeby wbić poziom, teraz to potrzebuje prawie 30 tysięcy. Tędy chyba się nie da tego otworzyć. A nie, da się to. Myślałem, że z drugiej... O cholera. Z drugiej strony musimy zejść. O, to zaśpiewała chyba. We knew you were coming and stopped singing. We are Milf. We are here to sing to those bound by death and dark. We will sing here forever. As we always have. We know nothing of the world outside. And why should we? For we will ne. Do you seek? But what is a king? We know nothing of the world outside. For we will never leave here. When we sing, the little ones grant comfort. This is what. Is there anything? Perhaps this will. Oh, fine. This is all that we can do. When we sing, the little one. Czy warto tutaj rozmawiać, no, na full, że tak powiem, do bólu, dopóki się dialogi nie powtarzają, bo często właśnie, często, kurde, to tu jakaś ta jest, o, kukła człowieka, często właśnie wypadają nam z tych różnych NPC-ów przedmioty. No kuźwa, gdzie jest ta... Gdzie jest ta? A tutaj gdzieś. Cholera. A, tutaj jeszcze mamy ten... skrzynię. Mimik? A, tutaj jest ta skrzynia, dobra. Nasza skrzynia, urna z... Cisza. Okej, okay, dobra. Chyba tyle. Ej, patrzcie, tam można dotrzeć. Ja się boję, właśnie tutaj chodzi, bo kurczę, nic nie widać. Z trzema będę walczył? Kurde, bela pierwsza. Ja pierdziela, ale spieprzyłem teraz. Prawda, nie mam wykorzystanej kukły, ale chyba zaraz tak zrobimy. Oh shit. Dwóch. Sorry. Nie chciałem cię uderzyć. Kurwa, zaraz ulegnę.
Nie widać za bardzo. Skoku. A, widzicie? Tu jest właśnie... uskok. Smocz amulet. No i tutaj będziemy mieli jazdę z trucizną. Oh shit. Migoczący tytanit, fajnie. To miałem aż dwa migoczące tytanity. Gdybym roz... to będziemy walczyć z bossem? Kurczę, nie pamiętam. Użyjemy tej kukły. No jednak chyba nie. Patrzę, czy nie ma śladów do przyzywania. Chyba nie ma. Zaryzykuję. Wejdziemy tam, oczywiście. Jak będzie boss, to sobie rzucę szybko klejnot życia. A, nie boss, dobra. No, widoczki fajne. Kurczę, tu aż 4 ogniska mamy, a ja ani jednego jeszcze. O, możemy tam kogoś chyba przyzwać. A tam jest. O kuźwa. No ej, co mi blokujesz? Shit. W nogi. Ja pierdzielę, weźmy tarczą. Z tarczą będę musiał iść. Tak. No właśnie. Są dwie. Ja tędy przejdę? Jest pomoc. Dobra. Czyli tam jest dusz. No, co jest? Mamy to lepszy pomysł. Dobra, niech nam pomaga. On walczy na dystans, tak? To jest mag? O kurde, ten rycerz tutaj mamy. Rycerza. Ej. Ja pierdzielę, ale te czary nam zadają obrażeń. Niestety ma mało odporności.
się. Oh shit. Ale gość mi pomaga nieźle. O! O kurde. Tu jest koniec. Nie wchodź tam. To właśnie najgorsze, że kuźno można wpaść. Tutaj mamy jeszcze jednego łebka. Aha! O kurwa. Gdzie jest ten szum cały? No stoi się patrzy, cholera. Za wredny typ. I jeszcze pokonać tego. Idziemy tam? Kurde bela. 27 tysięcy dużo mam. Chodź tutaj. Kurde, kogo on tam atakuje? Rzucają się czarami, co za ćwoki. Chodź tu. Ja pierdolę. Zaczyna się wycofywać. Damy radę. Tarcza nam pomaga. Ajajajajajajaj. Szybko, żeby się wycofać. Ej, kurwa, przecież miałem tarczę podniesioną, bez jaj. Ile? 10 kafli? Ale lipa. Jeszcze nam nic nie wydropił.
Tam coś jest? Ej, moment, tam coś chyba jest. Żeby tego nie spaprać. Mam aż 25 tego. 25 sztuk tych rozpałek. O kurde, co to jest? Zamknięte, spróbuj życie. No, trzeba pamiętać, że coś tam takiego było. Ta kapłanka będzie nas kuźwa bić cały czas. Więc tarcza się przyda nam. Także chodzi o to, o kuźwa ten jest. Fuks. Wykorzystuję te klejnoty, cholera, niepotrzebnie. Ja nie wiem, czy w ogóle to mogę iść. Jest migoczący tytanit, trzeci. Tam jest chyba boss już. Moi drodzy, tutaj producent powinien tutaj zrobić fosę. Dziurę w ziemi, aby graczy poległo. Przydałaby się jeszcze jedna porcja ogniska. O, możemy kogoś tutaj przyzwać do pomocy. Super. Na bossa się przyda. Powiem wam, że jak grałem pierwszy raz, to praktycznie cały czas grałem w formu pustego i de facto właśnie nie miałem możliwości przyzwania kogokolwiek. Tylko że jest jeden problem, ja mam 4 estusy. O kurde, tu jest ta. Czy ja tędy przejdę? Chce sami walczyć z bossem, to bez sensu. Nie wiem, czy chcę z tym walczyć, kuźwa. Gość jest, kuźwa, mega ciężki. Pierdole. Da się kuźwa uleczyć. Jaki ze mnie fiut. Ja pierdole. Wszystkich tych przeciwników musimy to od początku kasować. Ja wam, że te kapłanki dropią migoczący tytanit. Nie wiem, czy chcę walczyć z tym kuźwa. Pierdziochem grubym. Kurde, jeszcze mnie atakują tutaj od tyłu. Muszę jakoś... O kurde, muszę dotrzeć na drugą stronę. Cholera.
przydałaby się tarcza, która zwiększa odporność na magię. Czekajcie, może za coś zmienimy tutaj. Z tego co mam. A, 70%. No tutaj chyba nic lepszego nie znajdę. Taka tarcza? Tarcza strażników dzwonu. 85. Hawla 90, no ale to waży 20. Dobra, spróbujemy tam przebiegnąć. Tu po drodze mi jeszcze zaatakują te poczwary z... Powiedzmy, że cel został osiągnięty. Przydałoby się tego trolla pokonać. Bo tam coś jest z tyłu jeszcze. Prawie na hita idzie. A tam jest chyba walka z bossem. No, teraz mamy 9 Estusa, tylko... O, możemy przyzwać, dobra. Bo zginąłem, tak? Nie wiem, czy jak tam chcę wracać. Może sobie załatwimy tego ogra później. Tam też coś jest, ale to... Nie chcę, żeby tutaj ten upiór latał po całej mapie. Tutaj chyba jest... A, to sobie zapala ognisko. Dobra, przyzwijmy tego gościa. Schmidt. Nie wiem, czy tam jest boss. Tam jest boss, czy tam nie ma bossa? Aha, no właśnie, kurde pieczone. Już mi zgasła pochodnia. Czekać najlepiej by było. Uźwa jego mać. O kuźwa. O kuźwa mać. Gdzie jest ten Schmidt? Aha. Właśnie. O tym mówiłem. Kurde pieczone. I musimy kurde tą wszystkie tutaj pozałatwiać. Shit. Wiecie co mam powiedz? Tutaj chyba skorzystamy z łuku. Po prostu. A. Shit. Ja cię pierdzielę. Myślę, że nam to trochę ułatwi sprawę. A później sobie przyzwę tego. No, przewalone. 77, mam tu jakieś strzały, niewiele. 85, 50, tu mam jeszcze do ognia. On tu chyba spadnie i do wody, nie? Przecież to jest dziura. Mam cię. Tarcza drzemiącego smoka.
odporność na elektryczność dużo ma, 90%. To jest chyba sposób na te jednostki, wam powiem. Dlaczego nie? Dlaczego nie padła? Dobra, zostawiła mi coś tam. No dobra, zaraz pójdziemy na bossa, tylko ja muszę tu sobie zrobić przejście. Oh shit. Co ma być problem, będę walczył tu z dwoma. Kurwa jego mać. Estus. Jego mać, ale goście mucą. Dobra. O, matko i córko. Dobra, idziemy przyzwać tego 8 estusów. I tam jest chyba boss. Ale trochę chillowo, kurde, z tymi duszami będę tam las. Średnio to widzę. A, wiecie co? Ja sobie wezmę pochodnie, pierdziele. Muszę obczaić tutaj teraz. Oni... Przeciwnik biegł w lewo. Aha! No rzeczywiście tu jest ten. Okej. Okay. Tutaj jest przejście. Dobra. Trzeba pamiętać. Aha! Oj, tam chyba jest. Migoczący tytanit, ale jaja. Widzicie? Tych migoczących tytanitów ładnie można sobie nafarmić. Kurde, będzie tutaj farmił. I sobie ten. Ulepszymy fawla na full. Chyba plus 5, tak? Czekajcie, czy to... Tu chyba boss jest. Walka dystansowa wymagana jest? Tylko czekaj, ja z tym pancerzem to robię takie małe role, nie? Chyba takie same, chociaż nie wiem. Chyba takie same, robimy role. Gdybym wiedział, to bym sobie troszkę to ulepszał, no ale cóż zrobić. Ale ta żaba będzie na truciznę odporna. Wiecie co, ja sobie to chyba wywa... po co ja to kuźwa trzymam? Ja cię pierdzielę. Kurde, co by tu założyć? Może to? Jaki ze mnie łoś? A to nie jest żaba jeszcze. Ja to mam powiem, że szkoda strzał mi tutaj marnować na to. O, możemy przysłać jeszcze jednego NPC-a. Patrzcie, trzy upiory.
Jakie jaja. Co tu się kuźwa dzieje? Nie będę tego po prostu ryzykował na razie. I wchodził do ogniska. O kurde, pieczone. O, ktoś wraca do swojego świata, cholera. Kurwa, powiem wam, że przejebane. Ej, przejebane. Ej, czemu dwóch zrezygnowało? Ja pierdzielę. Chodź tu, szybko, chodź tu. Niech się goś leczy. Ja pierdzielę, myślałem, że będziemy mieli do pomocy. No chociaż dwóch. No i ona się kuźwa leczyła. Suka wredna. Przewalone. Jak ja mam tam przejść? Im dalej jesteśmy, tym mniejsze obrażenia. Ta trucizna coś nie za bardzo działa. Zaraz padnie, cholera. Ej, kto to kuźwa wymyślił to? Ta woda tu jest strasznie głęboka. Fajnie by było. O, jeszcze tego brakuje. Oh, fuck. Dobra, 56 koła. Felicja niech się naprawi. Uleczy. O, kukłę zdobyłem jeszcze. O matko, ognisko by się przydało. Tam coś zostało, ale nie wracam się tam, pierdzielę, to jest jakaś katastrofa. Mam 6 butelek tylko. A żaby dalej nie ma. Co to cholera było? Felicja się nie... Ono się leczy? Czy mi się wydaje?
No boss, boss. Szkoda, że tu nikogo nie mogę przyzwać. A Felicja się już nie leczy, bo straciła wszystkie astusy. A tu najgorsze to, że nie ma ogniska. Dobra, czekajcie, co by tu sobie wziąć? O kurczę, trochę wyposażenie się nam zepsuło. Naprawimy, co? Chyba, że będziemy nożami rzucać, albo bombami. Weźmy tutaj, ale mam mało tych klejnotów, mało mam tych kukieł człowieka. Grzybka weźmiemy też. Dobra, Felicja ma mało życia, niestety. Czekajcie, ja sobie to wywalę. Krwotok. Tutaj będzie można za dwa... O! O! Fajnie. O kurwa, ale się spóźniłem. Jakbym tak poczekał pewnie, to może jeszcze by mi ktoś przyszedł z pomocą, nie? Nie przepuść mnie. Możemy zostawiać swoje ślady do pomocy z walki z bossami? No i czekajcie, bo ja tutaj mam kuźwa. Nic nie robimy, dobra, tutaj. Już po niej? O kurwa. I po mnie jest. Nie namierzać, co? Spokojnie, bez nerwów. Ale banalny boss, ja cię pierdzielę. Jaki banalny boss, patrz w jaki sposób znalazłem.
Jaki banał. Jaki banalny boss. Pierwsze podejście. Dusza dumne. Demona piesi. Klucz uwięzionego. O, ten klucz uwięzionego jest potrzebny, żeby otwierać. A nie, to nie jest chyba ten klucz. To nie jest klucz króla chyba. Moment. Klucz uwięzionego. Nie wiem. Tutaj gdzieś w pobliżu jest ognisko. Mam 80 tysięcy dusz. Kilka poziomów się zdobędzie. Zaraz wrócimy. I moi drodzy, gdzie to ognisko jest? Ale będziemy powolutku kończyć, tylko jeszcze chciałbym sobie ognisko odblokować. Co prawda... Moment, ja sobie wezmę... Jak już tutaj dotarłem, to nie będę przecież, kurczę, wiecie, ryzykował. Tylko wezmę pochodnie, żeby widzieć, co mamy pod nogami. No właśnie. A ja musiał sobie... Aha! O kurde. Mamy? Ja cię pierdziel. Jak to odblokować bez tego? A czemu mi ta kamera tak głupieje? Nie mam starej pachnącej gałęzi, więc nie odblokujemy sobie ogniska, ale czad. No ta. Ja wezmę starą pachnącą gałąź teraz. Ja cię pierdzielę. Dobra, moi drodzy, wiecie co? No, schodzimy tutaj na dół. Użyjemy gałęzi. Znaczy nie gałęzi, tylko starej pachnącej coś tam, nie, kość wiodące do domu. A ja kurde nie mam tej. Chyba, że tu się uda nam odblokować ognisko, ale wątpię, żeby jedno było obok drugiego. Musiałbym już zakończyć ten materiał, a tu już jest chyba kolejna lokacja, nie? O, ognisko! Ale czad. Grubas? Dobra, moi drodzy, to tyle. Dzięki za... Oho, ho, ho, ho. Grubas. Life and no matter how tender, how exquisite,
Pokoju? Myślę, że tak. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym materiale. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.